Cześć, zapraszam Cię dzisiaj na króciutkie wideo, które odpowie na pytanie, czy przedsiębiorca i freelancer to to samo. Jeśli lubisz szybką i zwięzłą wypowiedź, to od razu odpowiem na pytanie w tytule Nie, to nie to samo. Jeśli Ci to wystarczy, to widzimy się przy kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Natomiast jeśli potrzebujesz ciut więcej detali i szczegółów na ten temat, no to zaczynajmy. Często spotykam się z taką koncepcją, że wiesz, no ja wystawiam faktury, jestem więc przedsiębiorcą. Czy to jest tożsame? Otóż według mnie nie do końca. Czym charakteryzuje się praca klasycznego freelancera? Otóż freelancer, drodzy Państwo, zarabia sprzedając swój czas. Im jest lepszy, im bardziej jest rozpoznawalny w danej grupie odbiorców, tym więcej może sobie za daną godzinę pracy zażyczyć. Im więcej z kolei tych godzin sprzeda, tym więcej zarobi. Natomiast jest tu dość jasna granica tego, co może zarobić czyli stawka godzinowa i tyle, ile jest w stanie przepracować godzin w określonym czasie. Wyżej tego po prostu nie przeskoczy. Gdyby choćby przyjął jakieś dziwne środki, które pozwolą mu pracować 24 godziny na dobę i nawet gdyby każdą z tych godzin dość dobrze wycenił, to nadal jest to ogranicznik, którego nie przeskoczy. Jakie są skutki pracy freelancerskiej? Otóż bardzo często jest to praca w nocy, praca w niedzielę, czyli tak zwana praca w nienormowanym czasie. Po prostu klient nie będzie na to czekał, będzie się denerwował, a my musimy dowieźć, bo gdy nie dowieziemy, to nie zarobimy. Pojawiają się także sytuacje odwołanych wyjazdów, bo coś skoczyło w ostatniej chwili, bo z czymś się nie wyrobiłem. No to najzwyczajniej w świecie, jeśli sprzedajemy swój czas, takie są tego konsekwencje. Co zostaje do dyspozycji takiemu freelancerowi? Otóż, Dwie rzeczy. Po pierwsze, poszukiwanie coraz lepszych klientów, aby mógł u nich mieć coraz wyższą stawkę godzinową, czyli po prostu bogaci klienci, którzy mają większe potrzeby niż ci nieco biedniejsi. I druga sprawa: powiększanie swoich umiejętności, czyli powiększanie swojej wartości, którą freelancer rynkowi dostarcza. I tu mogą pojawić się również różnego rodzaju pomocnicy, no bo przecież taki freelancer, jeśli jest świetny merytorycznie, to nie zawsze może mieć czas i umiejętności na to, żeby te swoje świetne umiejętności merytoryczne opakować w dobre opakowanie. Pakowanie marketingowe, aby z kolei to opakowanie marketingowe powiększało jego stawkę godzinową i zwiększało zajętość jego kalendarza dostarczania usługi klientom. Natomiast, niezależnie od tego, ile taki freelancer ma pomocników, którzy pomogą mu w marketingu, pomogą mu w księgowości, pomogą mu w administracji, czy pomogą mu nawet w tworzeniu materiałów szkoleniowych, niestety, jeśli jego zabraknie, Taki układ rozpada się momentalnie, bo to on jest tym, który całe to środowisko spaja i to on ostatecznie dowozi to, co potrzeba dowieść klientowi. Jak wygląda sytuacja u przedsiębiorcy? Przedsiębiorca z kolei, w przeciwieństwie do freelancera, nie sprzedaje swojego czasu, ale tworzy wokół siebie wartość. W jaki sposób on to robi? Otóż, tworząc na przykład firmę, tworząc system, który bez niego również działa. Oczywiście nie dzieje się to od razu. Sytuacja nie jest tak różowa, jak ją przed chwilką narysowałem. Na samym początku bardzo często przedsiębiorca też funkcjonuje jako freelancer. Natomiast jeśli myśli o tym, żeby budować tę wartość, budować wokół siebie system, zatrudniać ludzi, którzy gdy jego zabraknie, choćby dlatego, że będzie zajmował się tworzeniem zupełnie innego systemu, będą w stanie tę firmę prowadzić. Ludzie ci, czyli zespół, który wokół siebie tworzy przedsiębiorca, pomaga mu budować wartość tej firmy, aby ostatecznie wartość ta rosła zupełnie niezależnie od jego udziału, a on w tym czasie buduje inne firmy. Przedsiębiorca również może budować wokół siebie wartość, choćby skupując nieruchomości, inwestując w nie i na przykład również inwestując w inne spółki w których udziały, jeśli ma, w ogóle nie wymagają od niego poświęcania swojego czasu. I uwaga, nie chodzi mi tutaj o budowanie czegoś, co mistrzowie obietnic szybkiego i pięknego i łatwego zysku nazywają mianem dochodu pasywnego. Takie cudo niestety nie istnieje. Zawsze trzeba się napracować, niezależnie od tego, czy jest się freelancerem, czy przedsiębiorcą, po prostu w trochę innych obszarach rzeczywistości. Efektem działania przedsiębiorcy powinno być to, że zarabia on nawet wtedy, kiedy śpi, ponieważ wartość tego, co wokół siebie zbudował, rośnie permanentnie. I to nie do końca dlatego, że on w danej chwili akurat nad tym przedsięwzięciem intensywnie pracuje. Różnice w pracy przedsiębiorcy i freelancera świetnie opisuje dr. Wong mianem dwóch słów: biznes versus business. To świetnie pokazuje, czym oczywiście modelowo powinien różnić się przedsiębiorca od freelancera. Przedsiębiorca powinien budować wokół siebie biznes, czyli wartość, a freelancer jednak jest ciągle zajęty, bo jeśli nie jest zajęty, to znaczy, że nie zarabia, bo nie dostarcza wartości swoim klientom. I tu mały disclaimer, który bardzo często pojawia się u mnie w tego typu sytuacjach. Freelancer i przedsiębiorca to są rzeczywiście dwie różne metody podejścia do życia, natomiast nie można powiedzieć, która z nich jest lepsza. To są po prostu zupełnie inne sytuacje. I jeśli podjąłeś się tego, żeby być freelancerem, super, działaj w ten sposób, konsekwentnie adaptując metody postępowania do właśnie tego modelu. Jeśli jednak jesteś przedsiębiorcą, to metody to powinny być zupełnie inne. Jeśli jednak jesteś freelancerem, któremu przeszkadza to, że jest freelancerem, bo chciałby być, Przedsiębiorcą, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Przygotowaliśmy coś, co nazwaliśmy drogą Reddota, i jeśli chcesz sprawdzić, cóż to takiego, zajrzyj na stronę, do której linkuję w opisie do tego filmu, i sprawdź. Być może jest to rozwiązanie, które zapoczątkuje u Ciebie bardzo fajną zmianę. Tymczasem to wszystko na dziś. Obiecałem krótki film. Ciebie proszę o łapkę w górę pod tym filmem i o zasubskrybowanie kanału. Dobrze wiedzieć, że to co robię, ma sens. Trzymaj się ciepło! Pa!